Witam dzisiaj wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu tajemnicy Kurzowego Kwiatka. Dzisiaj udamy się na wieżę widokową w miejscowości Santok. Zapraszam, będzie fajnie. Będzie pięknie, naprawdę warto. Dlaczego tutaj się zdecydowałem kręcić materiał? No bo wiadomo, no koronawirus dalej daje nam się we znaki, jeżeli jesteśmy osobami odpowiedzialnymi, chociaż odrobinkę, jeżeli musimy wyjść i to proszę wyjść w miejsca bezpieczne, w miejsca, gdzie nie ma ludzi, gdzie nie można się zarazić i przez przypadek kogoś nie można zarazić, bo pamiętamy o tym, że sami możemy być bezobjawowym takim nosicielem tego cholernego wirusa i zarazić niewinnych ludzi. A tu, gdzie się wybieram, proszę Państwa, spędziłem około godziny i nie spotkałem w odległości 500, a może nawet kilometra żywego ducha. Także jest to miejsce bezpieczne. Udajemy się na wieżę widokową tutaj nad Santokiem. Widok taki, wszyscy znają, wszyscy wiedzą, gdzie jest ta wieża. Ktokolwiek przejeżdżał przez Santok, to wie mniej więcej, gdzie ta wieża się znajduje. Tam u góry jest piękna wieża widokowa, taka przeszklona, kwadratowa, cudowna. Wieża wybudowana w roku 1935, oddana do użytku 2 lipca 1935 roku. Wieża miała posłużyć faszystowskim Niemcom, nazistowskim w zasadzie Niemcom. To jako materiał taki propagandowy miała po prostu powiązać tą taką teutońską, tą taką niemiecką rzeczywistość, historię krzyżacką, pruską, niemiecką z tymi ziemiami i wyprzeć tą właśnie słowiańską, a Santok to jest gród przecież prasłowiański. Historia samego Santoku sięga aż 8 wieku naszej ery. Sam Gal Anionim pisał, że Santok jest kluczem i strażnicą ziem piastowskich. Jednym z powodów wojny polsko-krzyżackiej i bitwy pod Grunwaldem, przynajmniej według Henryka Sienkiewicza, był właśnie gród Santok i Drezdenko. To było powodem wojny z krzyżakami. Ale proszę nie mylić tej wieży, do której się teraz właśnie udajemy, z starosłowiańskim grodem. Starosłowiański gród Santok znajduje się po drugiej stronie warty, tak tam, gdzie kiedyś wlewała się noteć do warty. Wielka powódź sprawiła to, że nurt rzeki Warty zmienił swój bieg i ten starosłowiański gród został odsłonięty, przestał już być takim zabezpieczeniem, takim bezpieczną stanicą i od tego czasu zaczął powoli tracić swoje strategiczne położenie, podupadać. Wioska Santok zamieniła się w taką senną, zapyziałą wręcz wioskę, aż do roku, do połowy XIX wieku, kiedy poprowadzono tutaj kolej od Berlina do Królewca przez Santok i wtedy Santok powoli zaczął z powrotem łapać jakby drugi oddech. W tle cały czas przewija nam się widok, tutaj z góry filmuje kościoła, to jest kościół świętego Józefa, wybudowany jako rekompensata za kościół, który stał tutaj, gdzie mniej więcej biegną teraz tory kolejowe. Nie można było poprowadzić tych torów kolejowych w innym miejscu, musiało być dosyć wyżej, ale nie za wysoko i dlatego postanowiono rozwyburzyć stary kościół bodajże z początku XVIII wieku. Po tym kościele została tylko taka dzwonnica. Kto przejeżdża przez Santok od strony Gorzowa, to wie, zauważy taka szakulco, to ja tu puszczę zdjęcia tej dzwonnicy. A właśnie jako rekompensatę za zniszczony kościół wybudowano kościół świętego Józefa w roku 1858 projektu Edwarda Rumera. Ten Edward Rumer to taki znany projektant, znany architekt. Wybudował m.in. dworzec, zaprojektował m.in. dworzec w Kostrzyniu. I ten kościół jest ciekawy, proszę go sobie obejrzeć, a szczególnie obejrzeć go sobie z góry, bo to ładny kościółek jest. No i co dalej? Co dalej? Ta góra zamkowa, bo tak zwany nowy zamek, tu wybudowany przez Ottona von der Marwitz,
cała rodzina von der Marwitz to taka bardzo bogata, wpływowa rodzina. I tutaj w roku 1439 został wybudowany tak zwany Nowy Zamek. To mniej więcej w tym miejscu, gdzie jest teraz właśnie ta wieża widokowa. Ten zamek popadał w ruinę, aż w końcu zostało z niego nic. Ale w latach 30. XX wieku zaczęto tutaj prowadzić badania archeologiczne, ale też pod kątem propagandy faszystowskiej Niemiec. Właśnie po to, żeby jakby udokumentować niemieckość tych ziem i na zakończenie tych wykopalisk postanowiono wybudować właśnie tą wieżę widokową. I odsłonięto ją 2 lipca 35, po to taka data też propagandowa, bo 2 lipca jest przecież data lokacji naszego miasta, czyli Gorzowa. Chcieli powiązać to wszystko, ten Gorzów z tym Santokiem, w jaki sposób? Nie wiem, w każdym razie wywieszono wielkie faszystowskie te flagi hitlerowskie z tym Hakenkreuzem. I miało tutaj być muzeum, dom pamięci i tak dalej. Ale krótko to trwało, gdyż w 1945 ziemie zostały odzyskane przez Polskę i propaganda zadziałała. Przełożono fajchę w drugą stronę. Skoro Niemcy propagandowo podłączali te ziemie pod Niemcy, tak Polacy podłączyli pod Polskę. Tak, wracamy do naszych starych słowiańskich tutaj ziem odzyskanych. I z wielką pompą pierwsze dożynki, które odbyły się na ziemiach odzyskanych, i to wszystkich ziem odzyskanych, odbyły się właśnie w Santoku, żeby pokazać, jak to Polska odzyskuje utracone przed wiekami ziemie. Wieża posłużyła propagandzie władz PRL-u i popadała powoli w ruinę i popadłaby całkowicie w ruinę, gdyby nie to, że przejął ją pewien bardzo porządny gość. Ten facet nazywał się Jerzy Gąsiorek, był dyrektorem Gorzowskiego Biura Wystaw Artystycznych. Taki poeta, malarz, rzeźbiarz, facet natchniony. Odrestaurował tą wieżę, odbudował i nawet w latach 90. został jej właścicielem. Tutaj wszędzie jak się wejdzie na tą wieżę, tu dookoła pisze teren prywatny, ale proszę się nie przejmować. Jak się wejdzie dalej, przejdzie się przez taki malowniczy mostek nad fosą. To są tabliczki, że to są ziemie prywatne, ale tutaj nikt nikogo nie wygania. Proszę w sposób kulturalny sobie odpocząć, popatrzeć, popodziwiać i nie brudzić, nie niszczyć. Ja byłem w tej wieży około 10 lat temu, bo teraz byłem, to jest zamknięta i pan Gąsiorek wpuścił mnie do środka. To był naprawdę miły gość. Wpuścił mnie do środka. W środku były obrazy, rzeźby, a najważniejsze to ten widok roztaczający się tutaj dookoła. Także zapraszam wszystkich, proszę, jeżeli walczyć z koronawirusem, nie możesz wysiedzieć w domu, przejdź się tutaj. Od strony, od dołu, od kościoła jest droga, podjedzie się do samej góry, jak chce się na leniucha, dojdzie się tutaj. Warto. Widoki są przepiękne. Nie wiem, jak teraz jest, czy ktoś nas tutaj wpuści do środka, ale warto przyjechać. A ja zapraszam do subskrybowania, do łapek w góry i do komentowania.